proszę, jaki piękny podbiał. Śliczny. Jesteśmy na naszym biwaku, drugim w tym roku, pod namiotem dachowym. Postanowiliśmy, mieliśmy w sumie do wyboru jechać nad morze, bo mieszkamy na Kaszubach, więc nam morze mamy blisko. Albo gdzieś nad jezioro i stanęło na tym, że jednak przyjechaliśmy nad jezioro. W sumie nie wiem, dlaczego wybraliśmy jezioro, a nie morze. Może dlatego, że wiedzieliśmy, że nad jeziorem będzie nam łatwiej z samochodem gdzieś tam zaparkować się w zacisznym miejscu i nie budząc niczyich wrogich uczuć gdzieś tam się zatrzymać i zrobić sobie biwak. I w sumie przyjechaliśmy nad jezioro Gwiazda. To jest jezioro niedaleko Lipnicy, między Bytowem a Chojnicami, nad które swojego czasu przyjeżdżaliśmy dość często. Jest tutaj bardzo ładne pole biwakowe w ogóle, ale nie ma tam ładnej plaży. I tam często biwakowaliśmy pod tradycyjnymi namiotami, a tutaj z kolei jest taka fajna plaża, ale nie ma takiego miejsca biwakowego w sumie, ale z racji tego, że jest mocno przed sezonem, bo jest 22 kwietnia chyba, tak? Mocno przed sezonem, to jest tutaj zupełnie pusto. Co ty robisz? Ty masz całą koszulkę mokrą już? Czy ta woda jest w ogóle ciepła? Czy ta woda jest ciepła? Koszulka jest mokra, to jest ciepła. Chyba trzeba by trzeba ognisko rozpalić i dzieci przy ognisku wysadzić. Tak. Już niebawem rozpalimy ognisko. O proszę. I wszystko dzięki lupie. Piękne ognisko. Pięknie. Ognisko już mamy. Lupę? No, uwaga, popatrz. Tu mamy piłkę. Tam mamy pomost. Tu mamy tatusia. No i ognisko. Pięknie. A tam co ktoś woła. Chcesz herbatkę? Cześć, dzidziunia. Szczelasz. Już można mówić? Można. Będę robił herbatkę spod biały i z pokrzywy. Podbiał, zapraszam ze mną. No, lecimy. Świeżutki. Proszę, jaki ładny. O, patrz. No, nieźle. Chodźcie jeszcze. Idziemy. Patrzcie. No i to wszystko rośnie na plaży. Niektórzy kupują to w sklepach. W aptekach. I w aptekach. Płacą gruby hajs za rośliny z hodowli. A najzdrowsze są dziko rosnące. Zapraszam dalej za mną. A przepraszam. Proszę. Zapraszam tutaj, proszę. O, a co to za roślina? Dzika jakaś. Co to za roślina? Dzika. Dzika. Dzika pokrzywa. O kurczę. Też można kupić w Lidlu na dziale z herbatami Fit and tak. Go. Oczywiście piekcze strasznie, ale jestem twardy. Byle pokrzywa mnie nie złamie. No tak. Ła! A jednak. Nadepnąłem na szkło. Nadepłem. Nadepłeś, no. Ale będzie pyszna herbatka. Zostawmy sobie coś na rano. Dobra. O, ślicznie. Ładnie to pachnie, nie? Od tego głogu. Piękne mamy to miejsce. Słoneczko zachodzi. Romantyczny nastrój. Erinka na wieży czeka na swojego rycerza. A rycerz gra. Słoneczko już blisko horyzontu.
ale jeszcze troszkę jest dnia. Ognisko się pali, jest naprawdę ciepło i przyjemnie. I biwakujemy. Jak tam w naszym namiotku? Macie tam fajnie? No jasne. Pokażecie? Ręka zasłania. Nie? Cześć, Ryczku. Cześć. Co powiesz? Nic. Pa. W tych pięknych okolicznościach przyrody w niedzielny poranek obudziliśmy się. Noc była zimna. Myślę, że powinniśmy popracować nad jakimś ogrzewaniem albo przynajmniej jakimiś porządnymi śpiworami. To znaczy śpiwory mamy fajne, ale mam tylko dwa i dzielimy je z dziećmi. Więc nie możemy się zapiąć. Namiot w środku jest mokry. To już jest taki standard. Halo, halo, dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry. Kto tutaj jest taki cieplutki? Ja. Dziewczyny są cieplutkie? Tak, dziewczyny. Dziewczyny, no. Tak? A nie chłopaki. A nie chłopaki. Fajnie się spało, Erinka? Spałaś tak w kurteczce? Tak? Aha. A mama z czym spała? A ja spałam w tych bieliźnie termoaktywnej. Wow. Nawet nie pytam, co to jest. Zalejemy sobie zaraz pyszną herbateczkę. Tutaj mamy przygotowane ten sam zestaw co wczoraj, czyli pokrzywa i podbiał. Podbiał jest gdzieś tam na dnie, a pokrzywa jest na wierzchu. Podbiał nam tu pięknie wypłynął, a pokrzywka się zaparza. Myśmy rozpalili już sobie ognisko. Łatwo było je rozpalić, bo wczoraj jeszcze, po wczoraj zostały jeszcze takie rozżarzone miejsca, więc w sumie łatwo poszło. Sprawdzamy, czy do zupy, którą zaplanowaliśmy, że zrobimy dzisiaj, zrobimy zupę czy mamy zieloną. Mleko, tak? Zupa zielona. A, zupa zielona. Bez mleka. Bez mleka, czyli nie ma problemu, bo mleka nie mamy. A resztę... Chcesz, żeby ktoś cię pobujał? Tak. A zawołasz ładnie mnie? Tata, mały jak mnie. Pięknie. Czerwone mrówki? No wszystkie. Tak? Mocniej! A skąd masz taki fajny balon? A kawę zasłałam, bo już nie się balona. Tato, zatrzymaj! Też chcesz? Aha. Możecie pokiwać do kamery. Gdzież widział mnie? Gdzie kamera? Tam! Nie widzę. Au! Jesteś już? Tak. Super. Jesteśmy już gotowi do robienia zupy. Będziemy robić zupę, która się nazywa zupa zielona, tak? Pokażesz? Super. Mam nadzieję, że tak wyjdzie jak tutaj, ale chyba nie mam takiej fasolki, co? Mama uszykowała i z domu wzięliśmy pietruszkę, którą właśnie posiekałem. Mamy troszkę oliwy z oliwek, groszek w słoiczku. Tutaj mamy przyprawy, sól i pieprz. Z racji tego, że Erin nie lubi cebuli, to zamiast cebuli mamy pora. Jest też czosnek,
Jest gotowy bulion. A zamiast fasoli? Tak. Mamy groszek. A, czyli groszek będzie pływał zamiast fasoli. Zrobiliśmy sobie zupę, będziemy robić tutaj w tej altance, bo trochę zaczął wiać wiatr. Do zupy też będziemy używać ziemniaków, iga i ogórka, które są w garnku. I będziemy je za chwilkę przygotowywać. Ale piękna, piękny kadr. Będziesz kroić ziemniaczki? Będę kroić pora zamiast cebulki. I dusi, i ziemniaki w kostkę, ogórka też nie. Ale już się tak nie popisuj z tym siekaniem. Bo jeszcze sobie utniesz coś. No właśnie przy tej metodzie sobie nic nie można uciąć. Dobra. Aha, to jest taka dla tych dzieci, nieostrożnych kucharzy. I to jest twoje narzędzie operacyjne, czyli drewniana łyżka. Proszę. Masz majtki? Masz majtki? Nie. Nie mam. Jaki dramat w ogóle. A nie sięgłeś tych majtek z drzewa? Żartowałem. Ma majtki. Co za żartowniś, Jezu. Oliwa z oliwek. Jedna łyżka. Jest, jest. Tylko trzeba poczekać 5 minut, aż zleci całe. Ojeju, naprawdę. To nic nie ma. Przechyl tak bardziej z ukosa, wiesz? Nie tak do góry. O, tak, dobrze. A ja sobie oprę łyżkę. Mama leczy kaca po wczorajszym ognisku i ma zadyszkę od trzymania łyżki. No. A jak z tą oliwą z oliwek, panie? Nic nie leci. Dobra, czyli musimy użyć metody... A. Metody Radosława. Boże, wy byście bez mnie umarli z głodu. No na pewno. Dobra, jest jedna łyżka, proszę. Dusić 3-4 minuty cebulę i czosnek, aż staną się miękkie. A potem dodać pokrojone ziemniaki i dusić 2-3 minuty. Ziemniaki na jakąś drobną kosteczkę chyba będzie trzeba zrobić, co? No, no. Skoro tak krótko, trzeba je dusić. Na dużą kostkę. Dobra, wrzucamy ziemniaczki. Panie szefie. Tutaj już jest pięknie, po prostu pięknie przyrumienione. Dobra. Okej, zaraz nową porcję ziemniaczków zrobimy. Żadna kosteczka nie może się zmarnować. Dużo tych ziemniaków, jeszcze te ogórek to będzie, to już w ogóle. Nie? Zmieści to wszystko się do tego garka? Ile tu jest tych ziemniaków? 200 gram. To już chyba było. To może tylko to. To jeszcze to, co jest posiekane. No, no. Chyba więcej nie ma sensu. Dobra, uwaga. Dzień dobry, jesteśmy na etapie gotowania zupy zielonej. W tej chwili należy do duszonych ziemniaczków. Duszono podsmażonych. Dodać bulionu. No to dodaję. Nasz, widzę, kucharz z poprzedniego biwaku ma dzisiaj wolne. Tak. Dobra, uwaga. Chyba cały, co się zmieści? Dawaj cały, no, chyba. O. Dobrze, proszę Państwa, to następnym krokiem jest dodanie ogórka i wszystkich warzyw. I gotowanie tego kolejne 3 minuty. Czekaj, gotowanie, ale to jeszcze się nie zaczęło gotować. Aha! Gotować, nie? Czyli jeszcze chwilę zaczekamy. Czyli on się przez 5 minut musi gotować. No. To się pośpieszyłem, bo faktycznie minęło 5 minut, ale on się jeszcze nie ugotował, no, jeszcze przecież. Chwilę. No dobra. Ale wygląda bardzo smakowicie. Drodzy widzowie, zupa się już ugotowała i gotuje się już jakiś czas. Możemy przejść do kolejnego kroku wykonywania zupy zielonej, czyli według przepisu krok number 3. Dodać ogórek i wszystkie warzywa, gotować kolejne 3 minuty, aż ziemniaki zmiękną. Ogóreczki, to będzie zupa ogórkowo-ziemniaczana na razie jest. No? No?
groszek? Tak. Groszek leży tu, przepani. Trzeba go teraz wrzucić? No wszystkie napisali, to groszek też. A tam nie ma groszków w przepisie, tylko jest fasolka. Ale jest adnotacja, że można inaczej. No to wtedy tak samo jak z fasolą, przepani. No to kiedy tą fasolę się dodaje teraz, czy później? Wszystkie warzywa teraz. Dobrze. Nie, ją się dodaje osobno. Tu jest napisane ugotowaną fasolę, zieloną fasolę szparagową dusić w garku przez 3-4 minuty we wrzącej wodzie, aż zmięknie, a potem ją dodać do zupy. A my już dodaliśmy. Ej, no to musimy ten groszek wyjąć. No dobra, no to czekaj. Nie musimy. Dobra. A tą pietruszkę? Też. Która zastępuje rukiew? Rukiew dodać, aż opadnie na dno. Dobrze. I gotować, aż opadnie na dno. No i super. A potem do miksera i można miksować albo rozgniatać. Chyba ale nie. Piękne. O, jak tu zielono. No, zrobiło fajnie. Się na zielono. No w końcu zielono. Dobra. No dobra, dobra. Zmniejszamy ogień. Należy zmniejszyć ogień, bo zupa nam tutaj zaraz z garka wyjdzie. Jaki był kolejny krok? Czy ktoś pamięta? Aha, gotować aż ziemniaki zmiękną. To zmiękły, bo żeśmy sprawdzali. Czyli teraz... Czyli teraz trzeba rozgnieść. Tą zupę całą. Mamy już rozgniecione wnętrzności zupy. Na tyle, na ile to było możliwe w warunkach terenowych, tak? Używając widelca i talerza. Bo wyciągnęliśmy sobie wszystko ze środka na talerz. Było nam wygodniej niż rozgniatanie to na łyżce, długo by to trwało. Właściwie zupa jest gotowa. Nic, to znaczy potrzebuje jeszcze tego... Soli i pieprzu. Eryk. I to jest właściwie wszystko, tak? Daj szczyptę soli. I zupeczka jest już gotowa. Już się mocno gotuje. Eryk, myślę, że można ją wyłączyć. Pachnie wyśmienicie. Wygląda też bardzo apetycznie. Słoneczko na nią świeci. Zapraszamy na obiadek. Na zupę zieloną. Trochę zostało zupy, ale już nie potrzebujemy zupy do kubków. W kubeczkach już mamy i będziemy ja teraz jedli. Ja już próbowałam, jest pyszna. Tak. Chociaż dałbym więcej soli, więcej pieprzu. Tak. Ale nie musi być przecież taka idealna dla mnie, nie? Najważniejsze, że jest nie. Idealna dla was i zjecie cały garnek. Tak. No. Do widzenia, widzowie. Do widzenia. Do widzenia. Zupę zjedliśmy, była bardzo pyszna. Zdążyliśmy w międzyczasie posprzątać, zapakować namiot, umyć naczynia. I jesteśmy już zapakowani. Jest około 13 godziny. Eryk jeszcze zażywa kąpieli. No i tym przemiłym akcentem kończymy drugi piknik w tym roku. Być może następny uda się już zrobić w troszkę szerszym wymiarze i pojedziemy sobie na kilka dni, a nie tylko na jedną noc.